macie, manko wszystkim, z tej strony wasza Sompony i witam was w kolejnym odcinku z serii Spytaj Pony. Tak więc lecimy już do pytań. Destination Paradise. Ladybug 669 zapytała: czy oglądałam odcinek 16 Miraculum? Jeśli tak, to go opisz. Oglądałam 16 odcinek i szczerze, niezbyt mnie jakoś zachwycił, w sensie, okej, ta scena, kiedy Troublemaker zdejmuje kolczyki Biedronce, jest całkiem interesująca, aczkolwiek sam odcinek jakoś bardzo mnie nie zachwycił. Dlaczego lubisz Miraculum w tym wieku, a dlaczego nie? No, spójrz na przykład na Olchusia, on ma prawie, nie wiem ile on tam ma, 20 lat i dalej się interesuje Miraculum, więc ja nie widzę w tym nic złego. Czy masz rodzeństwo? Tak, mam rodzeństwo. Czemu brzmiś jak chłopak? Nie obraź się. O, ludzie, to pytanie pojawia się prawie pod każdym filmem i już serio, mam czasem tego dosyć. W sensie, ja rozumiem, że wy możecie się o takie rzeczy pytać, aczkolwiek no, to nie jest moja wina, że mam taki głos, no, jestem dziewczyną, no, nic na to nie poradzę, tak, no, nie moja wina, że mam taki głos, a nie inny. Jakie są twoje ulubione odcinki Miraculum pierwszego sezonu? Szczerze nie mam chyba zbytnio ulubionych odcinków z Miraculum z pierwszego sezonu, bo nie całość oglądałam, więc, no, niestety. Vixa Miraculous zapytała: ulubiony przedmiot szkolny? Mam trzy. Jest to język angielski, język polski oraz język hiszpański. Ulubione jedzenie? Nie mam chyba zbytnio, ewentualnie jeśli chodzi o takie jedzenie, no to myślę, że to będzie makaron ze szpinakiem. Po prostu palce lizać ludzie, nie? Polecam serdecznie. Kolor włosów? Ja mam brązowy kolor włosów, w sensie to jest ciemny blond, ale wszyscy twierdzą, że jestem brunetką, a jestem ciemną blondynką, więc tak. Marinet czy Biedronka? Wolę Marinet niż Biedronkę. Chloe czy Kim? Chyba bardziej Chloe, jeśli mam z tych dwóch wybrać postaci. Marichat czy Lucanet? Marichat, zdecydowanie. Izuśka zapytała: jak podobał ci się odcinek 16 Miraculous? Całkiem był ok, aczkolwiek jak powiedziałam wcześniej, niezbyt mnie zachwycił. Czy podasz nazwę odpada? Na razie nie, może kiedyś podam, ale na razie niezbyt. Czy posiadam świeżaka? Kurwa Janusz, ja posiadam świeżaka? Nie no, dobra, nie posiadam, nie? Czy jestem jaoistką? Troszkę, w sensie lubię jaoi, ale nie aż tak, żebym była taka bardzo fangirl. Więc troszkę tak, ale tak nie bardzo obsesyjnie. Czy polecam jakieś anime? Jeśli tak, to wymień chociaż trzy. Mogę ci polecić Sword Art Online, jest to całkiem anime, według mnie całkiem spoko. Mogę ci polecić Citrusa, w sensie to jest o związku Yuri, więc nie wiem, czy lubisz takie klimaty, ale mi to w miarę podpasowało. I z trzeciego anime to mogę ci polecić ewentualnie Death Note lub High School DxD, ale to tak jest tam fanservice, więc cicho. Jagódka zapytała, czym nagrywam, w sensie jakim programem? Głos nagrywam Audacity. Biała Panna 82 śmietankowa zapytała: czemu mój kucyk OC ma takie kolory? No bo jakoś mi się spodobało, jak powiedziałam w poprzednim Q&A, czerwony i niebieski są moje dwa ulubione kolory, tak więc no z niebieskiej skorzystam po prostu i jakoś tak wyszła. Skóra, no, czyli jako sierść, to tak też podobnie. Czy oglądasz youtuberów nagrywających coś z MLP? Kiedyś oglądałam, czasem obejrzę moje małe teorie lub Pony Writera, ale no specyficznie ich oglądam i to raz na jakiś czas. Czy mam fajnego pawia na ikonce? Tak, całkiem spoko jest. 3. Co przedstawia twój cutie mark? Szczerze, na to pytanie może odpowiem innym razem, bo historia mojej Pony Sony i jej cutie marka i w ogóle jest ciekawa, więc no, jakbyście chcieli, to macie pisać w komentarzach, a może opowiem, może nie. 4. Czy zadałam dobre pytanka? No, są całkiem okej.
PS, spróbuj opisać swój wygląd w realu, please. No to jeśli mam opisać swój wygląd w realu, uwaga, idzie mój perfekcyjny opis. Więc mam długie włosy, ciemne. To są taki ciemny blond, lub takie brązowe bardziej, jeśli ktoś by się pytał. Noszę okulary czarne, takie oprawki, takie okrągłe, jak miał Harry Potter. Tylko takie normalne, zwykłe. Mam taką lekką grzywkę, jeśli tak to nazwę, w sensie jak włosy wezmę na jedną stronę, to mam taką pseudą grzywkę. No i to chyba wszystko, tak naprawdę. I mam niebieskie oczy, jeśli ktoś by się pytał. Kalaj TV zapytała, czy nagram coś z Blog Star Planet? Myślę, że ci się spodoba, bo może mieć różne postacie. Zobaczę, nie słyszałam o tej grze, szczerze mówiąc, ale zobaczę, jeśli byście chcieli, żebym nagrywał jakieś gry, to możecie pisać w komentarzach, a ja zobaczę i może niedługo powstanie jakaś seria z grami. Która z Main Six to twoja ulubiona? Jak możecie spodziewać, jest to Rainbow Dash. Jaki masz kolor oczu i włosów? No to już powiedziałam, że kolor oczu mam niebieski, a włosów taki brązowy, ciemny blond, jeśli tak to można nazwać. Roxy Love MSP zapytała. Ulubiony kolor? Już powiedziałam, że jest to czerwony i niebieski. Ulubiona gra? Nie mam chyba zbytnio ulubionej gry, ale bardzo dużo pogrywam w Soul Worker. Czy oglądam szkołę? Kiedyś oglądałam, ale teraz tak niezbyt. MCWixa512 zapytała, co sądzę o jak wytresować smoka? Czy lubię oglądać, czy widziałam pierwszą i drugą część? Co sądzę o jak wytresować smoka? Myślę, że to jest całkiem spoko produkcja DreamWorks. Jest to jeden z moich ulubionych filmów i jakby ogólnie produkcji. Czy lubię oglądać? Tak, bardzo lubię oglądać. Czy widziałam pierwszą i drugą część? Oczywiście, że widziałam, bo jakby fanka... Jak wytresować smoka mogłaby nie widzieć. Tak więc to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie, aby napisać swoje pytanka po tym odcinkiem, a jakoś za miesiąc, dwa tygodnie, trzy, zależność ile tych pytań będzie, nagram kolejny odcinek z serii Spytaj Pony. Pamiętajcie również, że jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to macie mojego Discorda oraz mojego maila kontaktowego w opisie, gdzie macie wysyłać różne fanarty, informacje czy cokolwiek, po prostu mieć kontakt ze mną. A ja uciekam i słyszymy się w następnych materiałach. Kopytko!